Czy za zakłócanie mszy grozi jakaś kara? I tutaj przykład, mieliśmy do czynienia z taką sytuacją, że dwóch nastolatków weszło do kościoła podczas mszy, po czym puścili wulgarną piosenkę. Tutaj chodziło o karalucha. No i na pierwszy rzut oka większość by pewnie by powiedziało, że to jest przestępstwo z artykułu 195, paragraf 1 kodeksu karnego. Natomiast w prawie karnym liczy się zamiar, czyli sprawca ma zamiar zakłócić tę mszę, bądź przewiduje możliwość jej zakłócenia. Natomiast obrońca w takiej sprawie by wykazywał, że celem tych chłopaków było jedynie nagranie śmiesznego filmiku na TikToku, więc co najwyżej byśmy mieli tutaj do czynienia z wykroczeniem z artykułu 51 kodeksu wykroczeń, bądź z nieobyczajnym wybrykiem z artykułu 140 kodeksu wykroczeń. Oczywiście zakładając, że te chłopaki miały więcej niż 17 lat. Jeżeli mieli mniej niż 17 lat, to nie podlegają na gruncie kodeksu wykroczeń czy na kodeks karnego, ale na podstawie ustawy o wspieraniu i resocjalizacji nieletnich. Mielibyśmy dać do czynienia z demoralizacją i sprawą zająłby się sąd rodzinny.